Podatek bankowy 500 zł na dziecko, podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Jednym słowem, w Polsce zmiany, zmiany, zmiany. Postanowiliśmy zapytać się prażan o to, co tak naprawdę sądzą o idących zmianach. Okazuje się, że prażanie wiedzą naprawdę sporo. Zapraszamy do dyskusji. Vox Populi nie jest taki nieistotny, jakby się wydawało. Wbrew pozorom ludzie mają dużo do powiedzenia. To, co się dzieje w Polsce, czy to jest dobra zmiana, pani zdaniem? Nie będę się wypowiadać na ten temat, bo bym powiedziała bardzo blisko, bardzo brzydkie słowo. A to nie idzie dobra zmiana? Nie. Bo ja wiem, ciężko wyczuć, ale raczej chyba nie. Absolutnie mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest pani dobrej myśli? Absolutnie tak. Nie boi się pani o Polskę? Nie. No niech pani opowiada. Jaka zmiana? Zmiana na gorsze. Ja się dziwię w ogóle młodzieży, w ogóle, że nie rusza, że nie idzie gdzieś w ogóle. Nie wiem, ta młodzież to chyba jakaś jest, nie wiem, taka nienormalna. To na razie ani nie widzę 500, ani nie widzę wyższej szkoły, tej wyższej płacy minimalnej, ani wyższej kwoty wolnej od podatku, ani darmowych leków dla seniorów. No na razie to ja widzę tylko awanturę w Sejmie i to wszystko. Uważa, czy dobra zmiana w Polsce idzie w tej chwili? Wątpię. Czy dobra zmiana? Jeżeli Europa robi nagonkę na rząd, mówię o Komisji Europejskiej, to chyba nie idzie na dobre. Co pan myśli o opodatkowaniu banków albo takich sklepów, o jak tutaj obok, taki wielkopowierzchniowy? Ja myślę, że można opodatkować, tylko z jakimś rozsądkiem generalnie, żeby to nie wyszło tak, że będą sklepy opodatkowane, a ci najbiedniejsi, którzy w takich sklepach kupują, to za to zapłacą po prostu. Ale myślę, że banki mają tak ogromne profity, że spokojnie mogą sobie pozwolić na płacenie podatków. W ogóle bank to powinien być bankiem, żeby dobrze współpracował dla ludzi i tak dalej, a czy on będzie polski, czy nie będzie niepolski, to tylko bankier. No nie można tego opodatkować tak, jak w ogóle mówią, no bo wie pan, ja później będę za to płacił, bo ja do banku niestety, wie pani, wszystko mam w banku, no. I mnie już normalnie mogą podnieść jakieś, wie pani, prowizje. Banki powinny być polskie, bo mówi się teraz o tym. Tak, jak najbardziej polskie. Banki zostały praktycznie wyprzedzone, praktycznie nie ma polskich banków. Jest nadzieja dla Polski? Nadzieja to zawsze jest, ona umiera ostatnia. No to jest nadzieja dla Polski? Nie, w życiu nie. Dopóki, wie pani, nie wyjdziemy na ulicę, czegoś nie zrobimy naprawdę, to nigdy, to nie, to z nimi to nie będzie na pewno. Na pewno nie powinno się wprowadzać podatków dla banków i dla supermarketów, bo zapłacimy za to wszyscy. Pani, pan, ja i każdy. Sorry, śpieszę się. Dziękujemy.